wtorkowa nadzwyczajna sesja Rady Miasta została zwołana, aby przedstawić wyniki kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w spółce Nowa oraz działań podjętych przez zarząd spółki. Jak już informowaliśmy, kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, m.in. składowanie odpadów, które powinny zostać poddane procesom przetworzenia. Urzędnicy stwierdzili także obecność odpadów, które nie powinny się tam nigdy znaleźć, na przykład odpady medyczne, opatrunki, pościel czy opakowanie po strzykawkach. Ponadto część śmieci była składowana poza miejscem do tego wyznaczonym. To film nagrywany podczas kontroli, który został przedstawiony radnym. Jednak z wynikami kontroli nie zgadza się ani prezydent Ludomir Handzel, ani zarząd spółki Nowa. Rada Nadzorcza spółki Nowa wyraża swoją opinię negatywną do protokołu, ponieważ do protokołu brak załączników. Informacje zawarte w protokole są niemerytoryczne. Brak wpisu do książki kontroli o zakończeniu kontroli. Brak zaleceń do wykonania i terminów ich realizacji. Dużo informacji ogólnikowych, takich jak znacznie, dużo i tym podobne. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami jest pewna, że zarząd nie popełnił zbyt dużych błędów, jak kontrolerzy WIOŚ zarzucali w protokole. Zarząd spółki przygotował obszerne wyjaśnienie dotyczące wyników kontroli. Nowa spółka zakwestionuje wszystkie rzekome naruszenia stwierdzone przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu. Działania spółki są zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, a zarzuty Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska są pozbawione podstaw prawnych i faktycznych. Wyjaśnienia w sprawie wyników kontroli odczytał wiceprezes zarządu Dawid Bednarski. Spółka w całości nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi, wskazując głównie uchybienia proceduralne. Obecność odpadów medycznych na wysypisku wiceprezes nazywa jednorazowym incydentem, tłumacząc, że zostały one przywiezione z odpadami budowlanymi. W związku z pojawiającymi się w opinii publicznej i mediach społecznościowych informacjami, które w sposób krzywdzący przedstawiają działanie władz spółki, a ich podłoże nie ma żadnych podstaw prawnych ani opartych na stanie faktycznym, zarząd Nowa Spółka z o.o. postanowił wydać stosowne oświadczenie, na podstawie którego przedstawia się, co następuje. Po pierwsze, kontrola Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska delegatury w Nowym Sączu była przeprowadzona w sposób nierzetelny i naruszający właściwe przepisy prawa. Nie wiadomo na razie, jaki wpływ na środowisko miało składowanie odpadów poza terenem do tego przeznaczonym, ale jak mówiła Ewa Gądek z sądeckiej delegatury WIOŚ, zanieczyszczenia musiały przedostać się do gruntu. Ponieważ prezesi spółki nie zgadzają się z żadnymi ustaleniami kontroli, ja to przyjmuję, mają do tego prawo. Ale chciałam Państwu powiedzieć jako taką ogólną normę, która jest w ugruntowanych demokracjach, że najpierw uzyskuje się zezwolenie, a następnie się działa. Nie deponuje się odpadów poza czaszą składowiska. Tutaj chcę przypomnieć, że wielkość zdeponowanych odpadów poza obrębem składowiska na terenie niezabezpieczonym miała wielkość około 120 metrów na 14 na 7 i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nie udało się ustalić, gdzie te odpady zostały przemieszczone. Przemieściliście stertę odpadów spoza składowiska. Dobrze. Czyli coś z tej kontroli wynikło pozytywnego. A jak przyznała Ewa Gądek, kontrola odbywała się również na skutek interwencji mieszkańców. Zapominamy o jednej sprawie, o nowosądyczanach, którzy mieszkają wokół składowiska. To ci nowosądyczanie zgłaszają interwencję, albo zgłaszają interwencję anonimową do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, albo najprawdopodobniej poprzez organy, o których mówiłam, czyli ABW, Komendę Policji. To nie WIOŚ był inicjatorem tejże kontroli interwencyjnej, trudnej, jeżeli chodzi o ustalenia, jak Państwo żeście słyszeli i widzieli, co najmniej szkodliwe. W związku z tym, że radni chcieli dokładnie zapoznać się z oświadczeniem zarządu spółki Nowa, sesję przerwano, a jej druga część odbędzie się w najbliższy poniedziałek.